Cześć! W końcu jestem tutaj u Was, nagrywam. Mój głos nie jest taki do końca normalny, ponieważ jeszcze jestem chora. Chciałam przytrzymać ten okres, kiedy mam ten taki głos, mam katar. Ale mam chwilę czasu, więc ogarnęłam to wszystko i Wam pokażę moje nowości. Na prośbę Waszą, prosił mnie ktoś na asku, nie pokazuję wszystkiego z tyłu, tylko mam tutaj wszystko pochowane. Zacznę od mojego najlepszego zakupu. Mam katar i jak mówię szybko, to się strasznie męczę. To jest mój najlepszy zakup. Kupiłam je mniej więcej miesiąc, pół miesiąca temu na Allegro od prywatnej osoby. Nie chciałam ryzykować i kupywać tych takich fejków z Chin sprowadzanych, na które trzeba czekać pół miesiąca. Niestety wkurzyłam się, bo dałam za nie ponad chyba 300 zł, nie jestem pewna, nie pamiętam już. A na stronie Urban City albo Unhuma są stawione za 250 zł, więc troszkę przepłaciłam. Nie widziałam tej okazji, więc niestety, ale jestem z nich bardzo zadowolona. Chodziła mnie już bardzo dużo. Są praktycznie, nie obcierają, nic się takiego z nimi nie dzieje. Kolejny zakup, Lity. One są pikowane, mam takie same, tylko że w sumie w kolorze beżu bez tych pikowań i nie są lakierkowate, tylko matowe. Te są lakierowane. Powiem Wam, że są wygodne. Mówię, że nie chodziłam nigdy dużo, to są wygodne. Teraz stawiam troszkę na pogodę, więc chodzę w moich butach. I moje cudeńka, to są moje ulubione botki z Pull & Bear. Kupiłam je pół miesiąca temu, czekałam na nie około dwóch tygodni. Przyszły mi kurierem, zapakowane w full wypas, wielkie takie pudło, takie jakby prezent. Śliczne są te botki, są bardzo wygodne, praktyczne, idealne na co dzień. To teraz zacznę od polskich sklepów. Byłam ostatnio w second handzie, nie byłam już w nim chyba z pół roku. Kupiłam taką narzutkę, znaczy ja z niej zrobię narzutkę. To był taki wielki, taka wielka bluza. Tutaj był taki zip wieśniacki, wiecie jakie są te takie zipy w tych wielkich takich bluzach. I ja ją teraz przycięłam, zastanawiam się, czy nie stawić ekoskórkowych rękawów. Jeśli nie, to ją to po prostu te rękawy zwężę. Tutaj chyba wstawię sznureczek, bądź będę przywiązywać tą narzutkę paskiem. Bardzo mi się podobał ten wzór i właśnie kupiłam taki pasek. Miał nie będzie pasować do tej narzutki. Z Biedronki, fajny, za 15 chyba zł, więc stwierdziłam, że sobie go wezmę, bo nie mam żadnego czarnego paska. Ze strony e-boutique. Taka bluzeczka, zwykły pasek. Ona w miejscu tych paseczków ma takie dziurki, nie wiem czy to zobaczycie tutaj, jest taka leciutka, zwiewna, idealna na do jesiennych takich zwyklaków. Dużo osób się mnie pytało, jak w nich chodziłam, skąd mam te spodnie. To są takie leggingsy z przeszyciami. Mam takie fajne przeszycia. Są bardzo wygodne, to jest rozmiar S i leżą na mnie idealnie. Koszula jeansowa, to już chyba moja trzecia koszula. Bardzo lubię koszulę. Taka marmurkowa jakby. Miejscami właśnie taka rozjaśniana. Jeśli chodzi o second hand, ja mam jeszcze z second handu tą koszulę. Ona jest hand emu. Jest śliczna, taki migiełkowy materiał. Z tyłu miała mniej więcej taką dziurę, akurat na środku pleców, więc ja zrobiłam taką zaszywkę. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Zrobiłam taką zaszywkę i kurczę. I po prostu tej dziury nie widać. Ktoś odłożył, mierzył i zobaczył właśnie to i nie wpadł na pomysł, żeby to w ten sposób przerobić. Za koszulę dałam 4,50, więc jestem bardzo z tego zadowolona zakupu. Z e-boutique takie spodenki do ćwiczeń oraz do tego wybrałam sobie bokserkę do ćwiczeń. Jest świetna, materiał jest przeboski.
rozciąga się, lecz nie pozostawia tych rozciągnięć na sobie, więc materiał jest bardzo dobry i pod spodem ma topik. Bardzo mi się podobają te napisy z kolekcji. To jest For Fitness i te serduszka, to jest takie słodkie. Paolo Conerti, czy coś w tym stylu, nie jestem pewna. Na pewno Wam podlinkuję jak zwykle wszystko na dole. Dresik, właśnie ja ten dresik Wam pokazywałam w poście z Brianem. I do tego spodnie dresowe. Mają takie wstawki. Te wstawki skórzane nie są takie jakieś lateksowe czy coś. One są bardzo dobre gatunkowo. Jeśli chodzi o materiał, jest cudny. Jest taki cieplutki, tu jest taki misiu. W materiale się zakochałam, pomimo że krój spodni mi troszkę nie odpowiada, mogłyby być bardziej dopasowane, jeśli chodzi o nogawki. Ale jeśli chodzi o materiał, to jest cudny. Teraz Choice, przyszła mi przesyłka. Przed chwilą właśnie. Jeszcze tego nie rozpakowywałam, tylko chciałam zobaczyć, z czego jest ta przesyłka. I tu jest taki sweterek. Sweterek ma taki duży kołnierz. Z tego, jak widziałam na zdjęciu. I tu jest pewnie na guziczek. Tu jest na taki pstryczek. Na dwa pstryczki. Na trzy. Na cztery. Na cztery pstryczki jest ten sweterek. Taki oversize'owy. Fajnie, że rękawy są dopasowane. Bardzo lubię taki fason, gdzie tu jest luźne, a rękawy są fajnie dopasowane. Nie jesteśmy wtedy takie duże na górze. Zastanawiałam się pomiędzy taką znaną już chyba wszystkim narzutką mgiełkową w podobnym kolorze, ale stwierdziłam, że teraz już jest jesień. Ona będzie niepraktyczna. Założyłam tylko kilka razy, więc wzięłam sobie o podobnym kroju sweterek. Jest o wiele grubszy. Myślę, że mi posłuży. Tutaj, co my tu mamy? Asymetryczna bluzeczka. Super. Bardzo się cieszę, że jest z tyłu dłuższa. Ja myślałam, że będzie cała taka krótka. Super, cieszę się. Ma taki śliski, fajny, mięciutki materiał. Rękawy również będą dopasowane. I tutaj taka leciutka. Myślę, że do jeansów z wysokim stanem będzie idealna. Co my tu jeszcze mamy? Ła bluzeczka. Zamawiałam niedawno znajomej taką bluzeczkę. Otworzyłam ją i zobaczyłam, że jest fajna taka mała. Ja mam poprzednią swoją brzową wielką, a ona jest mała, ładnie się dopasowuje. W sumie nie mierzyłam jej, dopiero teraz tą swoją mierzę, ale już widzę na oko, że będzie bardzo fajna. Bardzo podoba mi się ten wzór taki koronkowy, podspód cielisty, biustonosz i wygląda to idealnie. I ostatnia bluzeczka z Choice.
Jeśli chodzi o luźny styl, mam taki komplecik. Widzieliście ten komplecik w poście z Damianem, moim chłopakiem. Spodenki przyszły mi strasznie duże, przyszły mi o takie szerokie. I ja je sobie zwęziłam. Takie nie aż dopasowane, ale takie dość luźne dresiki w komplecie. Na dzień taki jak dzisiejszy, pod który poszła bokserka fajna, ze złotymi wstawkami oczywiście. Tutaj mam gumeczkę, więc można nosić luźno, no można nosić właśnie tak, bardziej z tą gumeczką ściągniętą. Zamówiłam sobie z Choice koszulę, murkowa, guziczki tylko na te takie pstryczki. Ja w sumie jeszcze w niej nie chodziłam, nie miałam okazji, bo przyszła mi niedawno. Również sweterek z Choice, jak widzicie, w tym holu przeważają zakupy ze sklepu Choice. Ten sweterek jest przeuroczy. Ja gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że muszę go mieć. Fajnie tutaj tak spada na jedno ramię. W idealnym kolorze na jesień. To jest mój ulubiony sweterek. I noszę go w sumie bardzo często. I spódniczka, nie widzieliście jej? Ma idealny krój. Ja ją tutaj zwężam, jak widzicie. Ale to nie burzy jej kroju, kiedy ja ją założę. Jest tutaj fajnie tak dopasowana, dlatego zwężam, bo mi spadała z talii i opierała się na biodrach i była troszkę za duża. Skracało mi strasznie nogi. Planuję właśnie teraz na dniach z nią post, ponieważ mam już wszystko do niej. A zwłaszcza buty. Więc niedługo spodziewajcie się z nią post. Takiego jesiennego już. She side. Spodnie w grochy. I kolejne spodnie z She side. Leggingsy takie jakby. Tu mają kieszonki, tutaj srebrne zipy, szkoda, że nie złote. I ja zamówiłam rozmiar L z tego powodu, że wcześniej zamówiłam spodenki tego samego kroju, rozmiar S, i są pyciutkie na moją siostrę, która ma 10 lat. No i zamówiłam L i są za duże. Więc ja nie wiem, dziewczyny, jak jest z tą rozmiarówką. Fakt, trzeba patrzeć na te wymiary, ale te wymiary nie są do końca takie, jak mają być. Ja kiedyś zamówiłam spodenki rozmiar S i wymiarowo były 3-4 cm mniejsze. Więc po prostu, nie wiem, trzeba chyba czytać opinię dziewczyn na blogu, jakie rozmiary zamawiać z poszczególnych stron. Więc ja radzę, jeśli ktoś zamawia z Shinside spodnie, zamówić sobie tylko o jeden rozmiar większy. Nie o dwa, tylko o jeden. Pomimo, że wymiary mówią tak, jak mówią, to one czasami kłamią. Właśnie. Jeszcze pokażę Wam biżuterię moją. Tutaj mam łańcuch. On już nie jest plastikowy, on jest metalowy i powiem Wam, że jakość jest super. Pomimo, że wcześniej miałam też metalowy, star mi się, to najwidoczniej po prostu był za tani. I szybko właśnie ta jakość poszła. I tutaj mam bransoletkę do kompletu. To jest biżuteria ze strony Catherine. Zegarek. Oraz na ręce mam drugi biały zegarek Yeli Watch. Jeśli komuś się oczywiście podobało, mam nadzieję, że każdemu się podobało, więc liczę na dużo lajków. Co Wam się przede wszystkim najbardziej z tego wszystkiego podobało? Co jest moim najlepszym łupem z tego wszystkiego? Chyba ta koszula i nowy różowy sweterek. Te rzeczy najbardziej mi się z tego holu podobają. Jak widzicie, przygotowuję się do jesieni, idzie do mnie kurtka również sporewna, zimę. Stwierdziłam, że kupię jakąś lepszą kurtkę, która posłuży mi na dłużej. Ostatnimi czasy nie kupowałam żadnej sportowej kurtki, a brakowało mi takiej, nie powiem. Tym bardziej, że mam już Air Force'y, które będę nosić na pewno w zimie. Jeśli ta zima nie będzie taka sroga jak tamta, to bez problemu w nich przechodzę. To co? Do następnego filmiku i buziaki.